Incydenty z przerażającymi klaunami, takie jak ten ukazany na tym nagraniu. Co niektóre tajemnicze zaginięcia, spotkania z przerażającymi prześladowcami. Incydenty, które widzieliście przed chwilą, a także kilka innych łączy jeden wspólny element. Wszystkie zostały zarejestrowane przez kamerę i zapewne większość z nas widziała je chociaż raz w swoim życiu. Przez ostatnie kilka lat internet był wręcz zalewany nagraniami tego pokroju, lecz wszystkie z nich sprowadzały się w zasadzie do tego samego. Podobny schemat, podobne wykonanie i większość z nich była w zasadzie fejkami opartymi na tymi kilkoma unikalnymi nagraniami, które faktycznie przedstawiały prawdziwe zdarzenia. Dzisiaj rzucimy okiem na właśnie ten drugi typ tego typu nagrań na podstawie jednego filmu, który wypłynął do internetu 3 miesiące temu, niespełna. Bowiem dziś rzucimy okiem na przerażające nagranie, które zarejestrowała kamera zamontowana w drzwiach. Nagranie prezentujące przerażającego i bezwzględnego prześladowcę, który planował zrobić najgorsze. Cześć, ja jestem Ondar i witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale, w którym rzucimy okiem na właśnie wspomniane przed chwilą nagranie. Jeszcze nim zaczniemy ten materiał, proszę cię o zostawienie pod nim kciuka w górę, żeby mógł się gdzieś tam dalej pozycjonować, a także subskrypcji na kanale, ponieważ dobijamy 100 000 widzów jak najszybciej. Zatem, moi drodzy, proszę rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się ponieść historii. I just rang your doorbell, because I have a couple questions. Are you sure? What? Are you sure? Omawiana w dzisiejszym materiale historia wydarzyła się całkiem niedawno, ponieważ w zeszłe piękne lato. Niemniej nie dla wszystkich. Bowiem 21 lipca bieżącego roku o godzinie 20:19 czasu miejscowego w Stanach Zjednoczonych na przedmieściach Las Vegas doszło do naprawdę przerażającego zdarzenia. Aby opisać wam je jak najlepiej, posłużę się kilkoma przykładami, które wręcz masowo pokazywały się na YouTube na przestrzeni ostatnich 8 lat. Sam pamiętam bardzo dobrze te czasy, kiedy będąc jeszcze w pierwszych klasach podstawówki, oglądałem na YouTubie te wszystkie filmy typu 5 niepokojących prześladowców uchwyconych na kamerze, czy też filmy na temat niepokojących klaunów w USA. Szczerze mówiąc, w chwili, gdy obserwujesz te wszystkie straszne wydarzenia, jedynie poprzez ekran twojego telefonu z pewnością mogą dać ci nutkę rozrywki. Oczywiście całkiem specyficznej, rozumianej w dość niekonwencjonalny sposób. Garść niepokoju i dreszczyku emocji, kiedy w godzinach, kiedy teoretycznie powinieneś już spać, bo jutro do szkoły masz na 8, siedzisz pod kołdrą i oglądasz te wszystkie filmy na swoim telefonie. W miarę oglądania większej ilości filmów tego typu czujesz coraz większy niepokój. Jednak po chwili film dobiega końca, a zegar wskazuje godzinę 1 w nocy i wówczas wiesz, że wstajesz za 6 godzin, więc powinieneś siłą rzeczy szybko położyć się spać. I wówczas kamień spada ci z serca. Dociera do ciebie, iż to wszystko, co właśnie obejrzałeś, było jedynie dokumentacją przerażających przeżyć innych osób, a ty jesteś bezpieczny. Potem odkładasz telefon, kładziesz się spać i wówczas wszystkie demony wracają do twojej głowy i czujesz strach, lecz nie tak wielki jak te osoby, które faktycznie udokumentowały te nagrania. Nagranie, które widzicie w tym momencie, zarejestrowane zostało przez kamerę zamieszczoną w drzwiach. Zdaje mi się, że jest to całkiem mądry środek bezpieczeństwa, dzięki któremu jesteśmy w stanie demaskować przestępców i faktycznie być pewnym posiadania dowodów na wszelkie sprawy, które wymagają wyjaśnienia. Tak też było i w tym przypadku. Zatem wracając. Upalny, lipcowy dzień w Las Vegas. Kobieta jest sama w domu i właśnie przygotowuje kolację w oczekiwaniu na swojego męża, który jeszcze jest w pracy. Z racji, iż panuje niezwykły upał, który nie oszczędza nikogo, kobieta postanawia otworzyć okno, by troszeczkę się przewietrzyć. Niestety decyzja ta doprowadziła do serii niefortunnych zdarzeń. Wówczas, nieopodal domu, puściejącymi powoli ulicami, błąkał się pewien mężczyzna, dosłownie wyglądający jak Otis Driftwood. Nie tylko ze względu na swoją bujną brodę, lecz także na swoje specyficzne zachowanie, ale o tym dowiecie się trochę później. Mężczyzna włóczył się po podmiejskim sąsiedztwie bez celu, lecz po chwili zatrzymał się, zauważywszy otwarte okno domu i kobietę wewnątrz. Wówczas coś podpowiedziało mężczyźnie, by podszedł pod drzwi frontowe i zadzwonił dzwonkiem. Wówczas zamontowana w dzwonku kamera zobaczyła naprawdę przerażające wydarzenie. I just rang your doorbell because I have a couple questions for you. Are you sure? I just rang your doorbell because I have a couple questions for you. Are you sure? What? Are you sure? I just rang your doorbell because I have a couple questions for you. Are you sure? Mężczyzna usilnie puka do drzwi i stale dzwoni dzwonkiem, ciągle powtarzając dokładnie te same słowa, spokojnie twierdząc, że przyszedł tutaj zadać tylko kilka pytań. Jednak kobieta, której uwagę mężczyzna chciał zwrócić, tak naprawdę nie znała go i nigdy w życiu go nie spotkała. W tej chwili kompletnie nie reagowała na usilne próby interakcji z nią mężczyzny. Nawet znajdowała się poza jego polem widzenia, co prowadzi do dość jasnej konkluzji. Zdania, które wypowiadał mężczyzna, nie były odpowiedzią na żadne pytanie. On mówił do siebie. Kobieta w trosce o swoje bezpieczeństwo całe szczęście nie otworzyła drzwi, zatem nieznajomy poszedł o krok dalej. Are you positive? Are you sure? I just have a couple questions for you. Are you sure? Are you positive? I just have a couple questions for you. Are you sure? Próbował dostać się do środka, naciskając na klamkę. Całe szczęście drzwi były zamknięte. Po chwili odszedł, przeklinając pod nosem. Chyba wszyscy możemy się zgodzić, iż patrząc na niego, mimo faktu, iż wydaje się być spokojny i przyjaźnie nastawiony, zapewne jego intencje już takie nieskazitelne nie są. Niestety mężczyzna nie odszedł zbyt daleko. Po chwili ujawnił swoje prawdziwe intencje, w chwili gdy mąż kobiety, wciąż będąc w pracy, odezwał się do niego z poziomu domofonu i rozpoczął z nim dialog. Yeah, can you hear me? What I'm looking for is for the girl that's in the house to come out here because I'm gonna put her in favor. You have her open the door? I'm gonna kill the girl that's on the other side of this door when she lets me in. I want... Słowo daje, kiedy zobaczyłem ten element po raz pierwszy, to przebiło dosłownie wszystko, co widziałem na przestrzeni swojego całego życia w kwestii nagrań tego typu. Dosłownie przeszły mnie ciarki. Oblech chciał zrobić dziewczynie krzywdę, twierdząc zarazem, iż jest uzbrojony. Całe szczęście nie udało mu się dostać do środka, więc po prostu odszedł, mamrocząc w kółko te same słowa i kilkukrotnie oglądając się i spoglądając na dom z dalszej odległości. Po chwili odszedł. Zniknął tak szybko, jak tylko pojawi się w życiu pary. Niemniej równie szybko mógł powrócić w dowolnym momencie. Kobieta, przerażona wydarzeniem, prędko publikowała film w internecie i z miejsca stał się ogromnym wiralem. Pokazywała go przykładowo telewizja. Internet również huczał o tym wydarzeniu. Całe szczęście taka kolej rzeczy prędko doprowadziła do zdemaskowania mężczyzny i jego aresztowania. Następnego dnia jeden z widzów rozpoznał mężczyznę, twierdząc, iż widział go wędrującego po innej dzielnicy, położonej nieopodal domu, przy którym miejsce miało przerażające zdarzenie. Całe szczęście mężczyzna został złapany i tutaj zaczyna się iście demoniczna część tej opowieści. Gdy policja dopadła nieznajomego, ten przedstawił się jako Duch Święty. Nie wypowiedział ani jednego słowa poza tym jednym stwierdzeniem, niemniej prędko udało się ustalić jego prawdziwą tożsamość. Tak naprawdę był to 40-letni Christopher Sams, oskarżony wcześniej o kradzież, napaść i zastraszanie świadka. A skoro wcześniej wspomniałem o demonicznej części tej opowieści, to spójrzcie tylko na jego zdjęcie policyjne. Przecież to jest dosłownie przerażający obraz. Moją pierwszą myślą, kiedy spojrzałem na ten obraz, był oczywiście Otis Driftwood, o czym wspomniałem wcześniej. Porównajcie sobie te dwie persony. I naprawdę, poza wyglądem, mają ze sobą wiele więcej elementów wspólnych. Ci, którzy oglądali trylogię Domu Tysiąca Trupów, to chyba wiedzą, o co mi chodzi. Niemniej, jak w swoim filmie stwierdził niedawno zagraniczny youtuber Nick Crowley, Christopher nie zawsze tak wyglądał, bowiem kilka lat temu prezentował się w ten sposób i wydawał się być zupełnie normalnym, zwyczajnym mężczyzną. Dodatkowo zdawał się prowadzić życie na wyjątkowo wysokim poziomie, zatem coś ciągnęło go na samo dno. Myślę, że wszelkie hipotezy typu, że został opętany czy cokolwiek moglibyśmy z łatwością odrzucić na dalszy plan. Myślę, że raczej mamy tutaj do czynienia z głęboką depresją i uzależnieniem od narkotyków. Obecnie mężczyzna jest badany, by na dobre ustalić, czy nie cierpi na jakieś schorzenie psychiczne, które tłumaczyłoby jego dziwne zachowanie, a także w kółko powtarzanie tych samych fraz do samego siebie. Następnie może zostać postawionym przed sądem. Co będzie dalej? Tytułem z klasyka pożyjemy, zobaczymy, natomiast patrząc na to, co wydarzyło się w przeszłości, gdyby tego wieczoru drzwi nie były zamknięte, bądź gdyby kobieta stwierdziła, że je otworzy, sprawy mogłyby przybrać, zresztą chyba wiecie, co mogłoby się wówczas stać. Moi drodzy, bardzo dziękuję wam za oglądanie tego filmu do tego momentu. Jeżeli ci się spodobał, to strzel pod nim kciuka w górę, a także subskrybuj ten kanał z dzwoneczkiem, jeżeli jesteś tutaj nowy. Zapoznaj się z moimi poprzednimi filmami, wyczekuj również tych następnych, a jeżeli chcesz mnie jeszcze dorwać gdzieś coś kiedyś w internecie, to serdecznie zapraszam cię na mojego Instagrama, Discorda, Twittera i całą resztę. Wszystkie linki znajdują się w opisie. A poza tym dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy podoba wam się taki właśnie format odcinków, w którym po prostu analizujemy pojedyncze, straszne nagrania z internetu i poświęcamy im naprawdę dużo czasu. Dajcie tam znać w komentarzach, co sądzicie. Tymczasem, moi drodzy, to już tyle w dzisiejszym materiale. Ja jeszcze raz dziękuję wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach i pamiętajcie, że mimo wszystko w każdej legendzie zazwyczaj jest ziarnko prawdy. Trzymajcie się ciepło, dobrego dnia wam wszystkim, cześć!